Województwo wrocławskie. Znajduje się tu jeden z największych elewatorów na Dolnym Śląsku. Przewiduje się, że pierwszy rzepak z tegorocznych żniw trafi tutaj 18 lipca. Do odbioru rzepaku i zbóż przygotowano w województwie wrocławskim 106 punktów skupu i magazynów o łącznej pojemności ponad 175 tysięcy ton oraz 23 obiekty do czasowego składowania zbóż. Ponieważ tegoroczne zadania są wyższe niż w roku ubiegłym, w dalszym ciągu wyszukuje się dodatkowych pomieszczeń na czasowe składowanie zbóż. Wszystkie punkty skupu i magazyny zdolne są w ciągu jednego dnia pracy przyjąć i zagospodarować ponad 20 tysięcy ton ziarna, zaś przesuszyć tylko niecałe 3 tysiące ton. Będzie więc zachodziła konieczność dosuszenia tych nasion w suszarniach cukrowni i państwowych gospodarstwach rolnych. Pojemność tego elewatora w Szczelinie wynosi 50 tysięcy ton i podczas tegorocznych żniw w całości będzie wypełniony ziarnem.